Hej, 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 witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim pierwszym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się kualem się ranga częściej. Dzisiaj zajmiemy się Train Simulator High Speed Trains, bo ostatnio kupiłem właśnie ten pakiet rozgrywki od Train Simulator. Co posiada ten Train Simulator? Posiada... więc tak, pierw ten to jest... Niestety to nie ma w środku płyty. Tak, teraz wam pokażę. Nie ma w środku płyty. Jest tylko instrukcja i tu jest właśnie kod do Steam. Bardzo mi się tutaj podobało, jest taki jak karta z banku. No, bardzo fajny kod jest. Działanie jest tylko ten, niestety już nie zostaje mi to zrobione. To jest właśnie instrukcja obsługi. Ponieważ ja jestem taki już... Akurat w tym nie jestem lamą, tak? Mogę się tego właśnie przyznać. I to posiada właśnie, co tutaj posiada? Mam takie pudełeczko, proszę bardzo. I pisa Try Life on Fast Track. Posiada Last Javelin 395 z klasy linii brytyjskiej z London do Fireman Road. Posiada nas IC3, znaczy IC3, ja to mówię na to. I posiada też GTW League Grande Witness, to jakoś tak się nazywa, więc okej. Oczywiście nam tutaj zaleczają, zanim zaczniemy prowadzić pociąg, zaleczają nam skorzystania z Akademii maszyn kolejowych, czyli będziemy się tam uczyć różne sygnalizacje, różne jak się prowadzi pociąg, jak tak dalej, jakieś tam systemy ostrzegawcze, tak dalej. No i tutaj mam teraz wam pokazać, co to posiada ten nasz pakiet. Ten pakiet posiada... Halo, Mikala. Okej, co mamy nasz pakiet? Mamy ten właśnie transmit z Francji, mamy od Marsli do Avignon Road. Z tym pociągiem mamy London Faversham High Speed Road z klasą naszym Javelin. W tym posiada jeszcze pociąg z klasy, to jest chyba Turbo Star, jeśli mi się zapamiętam, czy to jest Electro Star, czy to Turbo Star, mi się ciągle to myli, ale to jest chyba Electro Star z klasy 375. To jest właśnie dostęp tylko w trybie szybkiej jazdy. Mamy jeszcze jedna tylko trasa właśnie w Niemiec, jest to z Monachium do Gasum. To właśnie posiada nam, mamy teraz IC3M i mamy jeszcze klas 199 w barwach czerwonych. Mamy jeszcze DB425 w tych scenariuszach. W tych scenariuszach właśnie, który też jest regionalnym. I mamy jeszcze do tego pociąg BR294, to jest tylko też dostępny w trybie szybkiej jazdy. Ogólnie mogę powiedzieć, że pakiet jest bardzo tani, znaczy tak, ja go zamówiłem przez internet, który mi to kosztowało tylko 10 euro, czyli 40 zł jak w przeliczeniu na polskie pieniądze. Teraz staram się trochę powiedzieć trochę szybciej, bo nie chcę, żeby ten unboxing był aż taki długi i nudny, więc jak najszybciej chcę go powiedzieć i mogę właśnie wam teraz powiedzieć nic zmian, co planuję w Train Simulator, bo zamierzam dać na mój kanał. Tylko zanim się pojawi Train Simulator, powiem wam teraz, że od czwartku i co czwartek i wtorek, będzie Bus Driver, bo chcę go jak najszybciej skończyć. I jak tylko go skończę, to będzie Train Simulator. I co zamierzam w Train Simulator robić? Pierw zaczyna przechodzić scenariusz z Akademii, czyli będziemy się po prostu szkolić na przepisy ruchu kolejowego w prowadzeniu pociągu. Takie jak parowozy, spalinowozy, czy elektrowozy, czy pociągi pasażerskie, spalinowozy, spalinowozy też, tak? Coś jeszcze się pojawi, tak,
Chcę właśnie teraz powiedzieć, że posiadam pakiet z Train Simulator 2016, który ma jakąś tam jedną amerykańską trasę. To jest chyba, nie pamiętam jak się ona nazywa. Mam też trasę niemiecką i mam też trasę angliczną, nazywa Riviera. Jakoś tak? Line z lat 50. To są parowozy. Ale niestety ta Riviera mi coś nie działa z powodu, że mam komputer. No, mam komputer, jak to powiedzieć, od pomiędzy średnim a słabym, więc akurat to mnie akurat nie działa z powodu, że mi się zaczyna, znaczy tak, działa, ale to jakiegoś czasu gdzieś tam stacji, jak dojadę, to mi się dopiero tak zatnie, że wywali mi grę, więc i to się ciągle tak dzieje w tym samym momencie, więc po prostu sobie mówię, odpuszczam sobie z tego DLC, ponieważ właśnie ten DLC ma duże wymagania, akurat ta Riviera Line z parowozami, więc dlatego mi nie działa. No i tak jak mówiłem, właśnie planuję pierwszy skończyć bazę i później zacznę Train Simulator. Tak, Train Simulator tak planuję gdzieś w czerwcu. Czy mi bardzo mi odpowiada w czerwcu, bo będę wtedy po egzaminach, tak? Po egzaminach do zdania następnej klasy, bo niestety kreski mają się w Grecji jest taki system, że co jak właśnie zaraz, tak, za tydzień dopiero zamykamy szkołę od lekcji. Mamy taki ileś tam przerwę. Dodano nam właśnie plan egzaminów i będziemy musieli się uczyć do tych egzaminów. Egzaminy są z każdego przedmiotu i mamy 2 godziny do napisania na jeden przedmiot. Czyli na przykład wtedy mamy na przykład matematykę, to przez 2 godziny egzaminu mamy napisania tylko matmy, więc w sumie to jest bardzo fajne. Nie musimy się na przykład tak stresować, jak jest w Polsce, że jest jakieś tam kategorie i że wszystko, ileś tam przedmiotów jest w kupie, tak? Ale to by the way, więc tak mówię, Train Simulator planuję w czerwcu, no i co, to było chyba w sumie na tyle w tym unboxingu na moim kanale. Więc jeśli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, no i co, do następnego, pa pa!